RS News, Tomek Ćwiek, witajcie, zapraszam na najnowsze informacje Radia Szczecin. Terrorysta z Berlina nie zdołał zabić więcej ludzi, bo w ciężarówce włączył się mechanizm hamowania, donosi niemiecki Der Spiegel. Polskie służby nie komentują tych informacji, będą sprawdzać, jakie zabezpieczenia miało auto i czy systemy zadziałały. Jeszcze nie wiadomo, kiedy będzie to możliwe. Na razie samochód badają niemieccy śledczy. Polska prokuratura czeka na ich ustalenia i zwrot ciężarówki. Ciało zabitego kierowcy Łukasza Urbana spod Gryfina jest już w Polsce. W piątek ma odbyć się jego pogrzeb. Do zamachu w Berlinie doszło 19 grudnia. Tunezyjczyk Anis Amri porwał ciężarówkę Polaka, zabił go i wjechał w ludzi na jarmarku. Śmiertelnie potrącił 11 osób. Terminal cargo i hangary na dwa samoloty powstaną na lotnisku w Goleniowie. Władze portu podpisały umowę przedwstępną w tej sprawie, dowiedziało się Radio Szczecin. Nie zdradzają na razie nazwy firmy, która kupiła 14-hektarową działkę i która będzie obsługiwała magazyny, ani też wartości inwestycji. Dziś lotnisko obsługuje transport towarów, jednak nie ma miejsca na ich magazynowanie. Zarabia na tym 500 000 zł rocznie. Według szacunków za 5 lat ma być to 5 milionów. Według harmonogramu inwestycja na lotnisku będzie gotowa za 2 lata. Szpiku dla 29-letniej szczecinianki poszukują Fundacja DKMS i miasto. Anna Gapińska choruje na ostrą białaczkę. Jedyną szansą na powrót do zdrowia jest znalezienie bliźniaka genetycznego i przeszczepienie komórek macierzystych. Tak naprawdę nie pobiera się już krwi, jest ten materiał pobierany ze śliny, więc naprawdę jest to niewielki kłopot, a duża szansa dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Dni dawcy szpiku na rzecz kobiety odbędą się 5, 7 i 8 stycznia, m.in. w centrach handlowych. Ostatnie były w Szczecinie w lutym. Fundacja szukała wtedy bliźniaka genetycznego dla 7-letniego Kuby. Zarejestrowało się wówczas ponad 1600 potencjalnych dawców i udało się. Chłopiec wraca już do zdrowia. Zachowaj bezpieczną odległość, nie odpalaj po alkoholu i czytaj instrukcje. Na 2 dni przed Sylwestrem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przestrzega przed nonszalancją przy fajerwerkach. Przestrzegają również sprzedawcy. To też są rzeczy, które należałoby przymocować. Instrukcja wyraźnie obsługi o tym mówi. No i niestety musimy pamiętać, że stosować się do instrukcji, a nie wychodzić z tego założenia takiego popularnego, że instrukcje są dla cieniasów. Urzędnicy podkreślają, że co roku w Unii Europejskiej z powodu niewłaściwego użycia petard dochodzi do 500 wypadków. Na terenie województwa zachodniopomorskiego oprócz Sylwestra i Nowego Roku obowiązuje zakaz odpalania fajerwerków. Zarządzenie wydał wojewoda. Za jego złamanie grozi 500 zł mandatu. W piątek pogoda bez zmian, od 2 do 5 stopni w całym regionie. Dużo słońca, na południu regionu niewielkie zachmurzenie. W nocy za to minus 1, a odczuwalna aż minus 4. No i poranne skrobanie szyb mamy jak w banku. Teraz to wszystko, ale zostańcie z nami w sieci. Do zobaczenia w kolejnym RS News. Na dobry koniec dnia Radio Szczecin na wieczór. Cheese!